Jak cieszysz się? Zadowolony jesteś? Idziemy teraz z Cancun. No, stan widzimy 0-0. Ciekawe, ile tu przyjdziemy przez 10 dni. Mamy McDonald's, KFC, drive-thru i można podjechać sobie, a tu jest exchange money, drive-thru. Serio? Samochodem? No właśnie podjeżdżam, tylko pani mi zajęła miejsce, ponieważ no, to jest obsługa tylko samochodów, nie samochód, jazda. Poszedłem tu pieszo, ale nie miałem tego paszportu, no to teraz jak z paszportem, no to my to sobie podjedziemy już, nie? Amerykańska. Ta, już klasyka. Pierwszy raz widzę. Nie, ja też. Nie. A gdzie to pisze, że to się można podjechać samochodem? No u góry pisze drive-thru, tak? Jest jak szymany, że możesz podjechać po prostu. A słuchajcie, witam Playa de Carmen. Normalnie ulewa ja. Guacamole. Naprawdę. Pakuje ci? Mogłabym jeść non-stop po prostu. No taka jest kopa, ten, to już jest, wiesz, jak danie. Te awokado w ogóle jest takie mięciutkie, takie rozpływające się w ustach. No inne niż w Polsce, niestety. Może tak ma być, żebyśmy trochę dzisiaj na spokojnie odpoczęli. No bo nawet się nie da nigdzie chodzić, jak jest wiedzy. Mamy peleryn, ale to jest, wiecie, nie deszcz, to jest po prostu ulewa. Nie spodziewaliśmy się, bo ja mówię, a tutaj się już będzie słońce, będzie gorąco, a to proszę bardzo, słuchajcie. No, Dawid jeszcze poszedł na basen w tym deszczu, także... A ja sobie też dogorywam. Jesteśmy na plaży Akumal. Tak to się wypowiada. I tutaj proszę, zobaczcie. Bojki są podgraniczane, poprzedzielane i za wszystko kasują. Musisz mieć przewodnika, musisz mieć magazynkę, no. Musisz mieć imprezę zorganizowaną. Ale zaczyna się fajnie. Zobaczymy, ile tych żółwi zobaczymy tutaj. Naleśnik. No. A tu co powiesz? Nic. Dobra. Teraz sprzęt, który jest niezbędny do... Ja zawsze zakładam czepek, bo jak się coś stało, to mnie znajdą w takim... Taki różowy łeb na dnie. Na dnie. To jest znaczenie dla ciebie. To już za późno. Jednak. Pochowają mnie ładnie, wiesz. No to pokaż, jak się taki zaczepek zakłada. Poczekaj. O. Ej, trasa była. O. Proszę bardzo. Jedyna na plaży. Idealnie, to wyskakuj. Do tyłu. Czekaj, bo mi tutaj się teraz poplątało. Chciałam to ładnie zrobić. Dana, widzieliśmy żółwie, nawet trzy, jedną płaszczkę, no ale dużo turystów, ogólnie bardzo ta woda zmącona jest. Powiem wam, że jakbyście chcieli zobaczyć żółwie, to bardzo wam polecam, czekajcie, Egipt i to jest Zatoka Abu Dhabi. Tam tak samo jest trawka i można sobie pływać żółwiami. Tu jest to takie, wiecie, bardzo zorganizowane, na godzinę trzeba wejść, zapłacić słono, więc jak ktoś by chciał na żywo zobaczyć właśnie żółwie, to Egipt też, Jezu, ja jestem rozmazana strasznie, no Egipt też się bardzo polecam. O, cudownie było, cudownie, przy sznurze pływałem. Żółwia widziałem. Jednego, ale duży był żółw. O. I teraz taka jest śmieszna sytuacja, bo tutaj, żeby przejść przez to pomieszczenie od plaży do wyjścia, trzeba maskę założyć. A zaraz już się niemy właśnie, nie? Bo co to już płacy zamykają? Bo już nie trzeba. Mamy fajny hotel przy cenocie, jest zamknięta do 17, no ale jutro od rana będziemy tam, mam nadzieję, pływać. Już! Poprawisz? Prawie, dalej Misia. Plaża w Tulum, przyjechaliśmy dosyć wcześnie, także ludzie dopiero się zbierają. Jak na razie najładniejsza, numer jeden, piaseczek jest. Bialutki, woda lazurowa,
są palmy. My niestety jesteśmy przy tej takiej uchniętej i tu wszyscy zdjęcia robią, także jesteśmy w centrum turystycznym. Ogólnie to powiem wam, że wszyscy z naszego towarzystwa przeszli, jakby to powiedzieć, jelitówkę. Ogólnie bóle brzucha, biegunka, rozwolnienie i wymioty, także nawet dzisiaj mój Dawid w sumie od wczoraj niedobrze się czuje, dostałam w sumie jadu od strzału. No także mam nadzieję, że może Meksyk będzie dla mnie łaskawy w związku z tym, że chorowałam przed wyjazdem. Zobaczcie, takie tu mają knajpki, takie tu mają bary, piękny widok na morze, przylatujemy się, zaraz na huśtawkę idziemy i bary też takie. Trzeba uważać, żeby nie palić się krzesło. Jest? No to... Ale się walnąłem w nogę. Pan też podobno. Nie tylko jestem ja, taki nie zdara. Co chcesz? Jakieś piwko chcę. A jakie? No tutaj to, co z kranu leci, to jest tylko Kalifornia i jakieś IPA, czyli takie bardziej amerykańskie. Ale klimat. No naprawdę. Powiem szczerze, że... Jeszcze ta muzyka, ta joga, nie? A tam jogę. Tam jest takie stanowisko, gdzie pan... Podoba się jagoda? No mi mega się O Jezu. Podoba. Gdyby nie twoje rewolucje. O, tą rewolucję. Nie gadajmy o tym teraz. Może nie, nie na wakacjach. Dobra. Teraz całego. Aha. Słuchaj, do sceny. Oli, tak... Ten, pokazywałeś te tipy, ale no. Oni i tak sobie naliczają na rachunku i nawet jak płacisz kartą, to potem wybierasz, czy chcesz dać chyba 5% tam powiedzmy na piwku. Jasne. Do 50. Od 10 się zaczyna, 10, nie, 20, 30. Do 10, no to tylko, że to pewnie 10 zbierają i nawet potem chyba jest najwięcej 50-60, nie? Jakoś tak. Było aż tyle, chyba nie. Co? A chyba już, ja nie wiem, na co ja czekam. No na resztę, ej. Pan nie wydaje reszty. Chmury zrobiły nieładne. Jedziemy teraz do cenoty. Powiem wam, że to jestem najbardziej podekscytowana, bo na zdjęciach cenoty wyglądają pięknie. I wychodzimy z plaży. Jedziemy na cenotę. O, proszę, jak ten pan niesie takie na głowie rzeczy. Jak on to mi utrzymał tą równowagę? Cenoty, takie wapienne studzienki. Kiedyś wierzono, że są połączeniem między światem żywych a światem zmarłych. Coś teraz czyszczą właśnie. Taka turkusowa woda. O, i rybeczki nawet są. Gdzie ty jesteś, ej? W cenocie. Gdzie? Tak głośno mnie słychać, bo tu jeżdżą u góry nad nami, o, na linkach. Ale ty pływasz? Normalnie ryba. Jedna bez żakietu. O, wszyscy to w takich żakietach. A tu odwaga. O, to skoczył. Primero al agua. Dobra, twoje włosy. Nie gadaj, że bez żakietu, Polak, oszczędnie. Taniej bez żakietu jest, nie? A jak? Dzieła, czekoladzie. Już. And how much for this? Jestem 507 pesos. Jestem 600. Chcę sobie dania. I tutaj startuję sobie od ośmioliczki, bo już kosztowałem, przyznam się, jest mięciutka, zawsze jest taka guma, ale tutaj elegancko wchodzi. No a nasze danie główne... W końcu masz lobstera, marzyłeś, Jagoda. Jest, wypominałeś mi całe życie, że ci tam... Udało się, w końcu takie konkretne nawet ci powiem. Na trek. Próbo. Garlic, butter and red garlic.
Okay. Okay. Is it so strong? Red garlic. Red garlic. Okay. Oh, red garlic. Okay. Enjoy it. Okay. I jak lobster? No pyszne. Troszkę słaby. Dlatego chyba pan przyniósł sosy, żeby uzupełnić, żeby to było bardziej takie wilgotne. Ale może być. Ale czegoś chyba więcej oczekiwałem. Coś chyba więcej myślałem, że się kryje pod słowem lobster. Klimatyczna knajpka meksykańska przy drodze. Mam nadzieję, że nic nam nie będzie w ostatnio przy drodze. Jak jedliśmy, to się parę osób pochorowało, ale bardzo fajna. Wszystko to jest w ogóle, wiecie co, to jest wszystko takie kolorowe, że mimo tego, że jest mega bieda w Meksyku, to te kolory powodują, że no po prostu jakoś ładniej się na to wszystko patrzy i lepiej to wygląda. Tu każdy budynek prawie jest w innym kolorze, flagi, wiecie, jakieś kwiaty, także to myślę, że jest takie właśnie specyficzne dla Meksyku. Zupka serowa. Pierwszy raz chyba zupę tu jesz. Nie, jadłeś na początku. Nie, jadłem już poza, już jadłem. Kremowa. Kremowa, serowa zupka. No jakim ma, mi smakuje. Burrito wypełnione jest z ryżem i fasolą. A miał kurczakiem. Ale wypełniacze są też. Ale coś też innego ciekawego. A to jest w ogóle guacamole oczywiście dla mnie, a tu przystawka też. W sumie taka porcja, że... Wystarczyłaby. Że wystarczyłaby do pojedzenia. Ale jest zupka pyszna. Smakuje ci to jedzenie? Mówię, w zależności gdzie. Wiesz, jak w większości, na razie to się trafiło zawsze dzień nieprzyprawione i dałem zawsze takie dodatki. Tu cebulkę, jakiś pomidorek, jakieś ostre sosy, nieostre. I sobie sam musisz tam dodawać to, żeby tak sobie mieszać i jakieś smaki wyciągać z tego. No bo bardzo mało przypraw tak używam. Ja myślę, że to będzie takie mocno przyprawione, a to polega bardziej na to, że sosy są mega ostre albo łagodniejsze i tymi sosami po prostu podbijasz ten smak. Ale smacznego. Dobre. Jak burrito? Tu muszę poprawić. To już jest super, już jest doprawione. Fajne, nie, super naprawdę. Patrzcie, fasola, ryż, tak. Kurczak i to jeszcze w placku pszennym. Przecież to ma 1 500 000 kalorii. Ale jak to zjesz, to ci wystarczy na dosłownie na cały dzień. Tak. Można zobaczyć. Jest fasola, jest ryż, jest kurczaczek. Ale wiesz, gdyby sam był kurczak, to byłoby to może suche. A przez to, że jest taki miks tutaj. Smakuje. Na mnie okej. Okay. Zobaczcie, jakie tutaj w ogóle robią duże butelki Coca-Coli. I to jest jeszcze takie grubsze szkło, specjalnie, żeby ta Coca-Cola była bardziej gazowana. Teraz tak nie widać pod światło, ale no ile ona ma ta butelka? 500 ml ma. To tak jak nasza, a nie, nasza ma zawsze. No. Ohoho, idziemy do cenoty, w głąb cenoty. Jest to cenota jak? XKK, coś n. XKK n. Konwalior. I się schodzi tutaj teraz takim tunelem. Ale echo bije. No powoli, powoli. Ty już ją widzę. Wow. Wow. Ale cenotka. Ola, tam nas wołają. Lokalsi. No, pięknie oświetlone skałki dookoła. Ja to widzę, może w kamerze nie widać. Woda, kryształ, lazur. I z niej tutaj przechodzi światełko. Proszę, jak ładnie. Co chciałeś kupić tutaj? Co pan to chciał kupić? Do wyciskarkę do tych. Do czego wyciskarkę? Do tacos. Do tacos, dobra. Jaka jakość? Dobra, dobra. Made in Mexico? Yes. To dobrze. Ale normalnie z napisem jakieś... Mexico. Tak. Jeszcze... Pytamy się, skąd dokładnie? Z jakiej lokalizacji? Po ile? El precio, la parte de atrás. Wszystko z tyłu pisze.
200. Ale czego? 80 pesos. O panie, to tanie jak warszty. Widzisz, a w Polsce taką wyciskarkę by zapłacił. To jest około 40. Zaczekaj? Nie. 56 zł. 56 zł za wyciskarkę do takosów. Proszę. To ta jest. Czyżby to sesja wieczorna, ślubna? Walidor? Proszę ładnie. Przy kościółku czekałem, albo na wejście do kościoła. Wstać i obudzą cię dźwięki zwierzyny gospodarstwa domowego. Czyli kury, koguty. Dawid nam nie daje pospać na tych wakacjach. To jest jakiś po prostu tyran. Bez serca w ogóle. Szósta, wstajemy. Nie ma spania na tych wakacjach. Ja chyba muszę sobie jeszcze tydzień urlopu wziąć, bo jak wrócę, bo ledwo żyję. No, ale żeby wszystko zobaczyć. A plan mamy taki, że naprawdę... Boże, myślałam, że jakaś jaszczura. Plan mamy taki, że po prostu no nie da się spać. Będzie co, słuchajcie, wspominać. Śpimy dzisiaj w takim miasteczku. Myśleliśmy, że nieturystyczne, bo hotel mamy w miejscu nieturystycznym, ale w centrum wczoraj to po prostu się działo. Impreza była na maksa. A hotel też mamy, powiem wam, całkiem sympatyczny. Wczoraj myśmy tylko dużo robali. Pani przyszła nam wypsikać w ogóle jakimś takim specyfikiem dziwnym. I te robale jeszcze zaczęły wychodzić, więc było ich coraz więcej. No widzicie, mamy taką fajną restaurację, knajpeczkę, elegancko. O, śniadanie jest chyba u góry, Dawid. No, także dzisiaj jedziemy na dwie cenoty, jedziemy do, jakby to powiedzieć, fabryki tequili, Dawid. No, tam gdzie produkują tequile, także zobaczymy, jak to wygląda. Potem tam jakiegoś robala wsadzają, ale to wam później Dawid pewnie lepiej opowie. I więcej się dowiemy, także idziemy jeść śniadanko. Hola. Najbardziej instagramowa cenota. Trzeba zdjęcie pyknąć. Gdzie ty jesteś? To jest chyba, mówię, najbardziej instagramowa cenota, bo to nikt prawie nie pływa, tylko się zostają po zdjęciem. Albo może dlatego, że ale ty jest... odważnie w tej wodzie zimnej siedzisz, nie? No tak. Ja się dzisiaj dostałam udaru prawie, więc muszę się schłodzić. A jest przyjemna. Rybki pływają. O, pokażę je. Się tutaj widać te rybki ładnie. O, tutaj nawet syk, jak te ryby się pływają. Ale zdjęcie sobie też zrobię, nie? Żeby nie było. Tak? Pokażę, jak tam... O, jakie tam pozy teraz dają, proszę. Ale nie, bo tu trzeba być między 11 a 14, ponieważ tutaj u góry jest taka dziurka, tak? I świeci słońce, między 11 a 14 oświetla właśnie ten podeścig. Ale piękne sklepienie cenoty. Ale relaks. Tylko tu, bo tam nie dostanę. Jakie sądy mogą spać, które ważą po 200 kg? Tak, tylko chyba przydogłębnie. Jesteśmy, słuchajcie, w destylatorni tequili. Tequila to jest najbardziej znany alkohol Meksyku, wytwarzany z agawy. Zaraz wam pokażę, jak wygląda pole agawy. Oczywiście pod turystę zrobione. No, kolorowo, dużo rodzaju tequili chcemy spróbować. Jest taka możliwość poczęstunku, 5 rodzajów tequili do spróbowania. Ogólnie mi bardzo tequila smakuje ze Sprite'em, taka z solą, wiecie, nie za bardzo. Także zobaczymy, co tutaj mają do zaoferowania. I will explain to you about the production of blue agave tequila. Okay. In order to harvest the agave pineapple, it must have 7 or 8 years old. Okay. This starts 5 and 6 years old. Tak w tym filmie, nie? Identycznie. All depends of size, and you put the pieces into the oven at 400. Okay. This fresh tequila after the juice, the lime.
No do Misia, pierwsze taki lato czysta, bez zakopania w beczkach dębowych. Możesz mi powiedzieć, jak smakuje? O, patrz. Poczekaj. Seksy, movimiento i talento. Jakiś. No to startuj, powiedz, jak ta sześciucha bez zakopania smakuje? Pani powiedziała, że jednak cytrynka i sol od razu tutaj solimy i bierzemy, zagryzamy, jak? Może być? Myszna. Myszna. Zobaczymy, im dalej pójdziemy, tym ciemniejszy kolor. Tutaj jest już tutaj 12 lat leżakowały w beczkach dębowych. Tak. Yes. Can you repeat this? At the beginning, bo you know this. Yes. Arriba? Abajo? Al centro? I co teraz roczna? Roczek leża w beczce. Idziemy w dobrym kierunku? Bardzo dobrym. Jak bardzo dobry kierunek. Coraz bardziej mi się podoba. Tak? Sombrero. No to jest twój ten. Zmieścimy się w kapelusze. Za duże kapelusze, ale mamy już jakieś kapelusze, bo przyczyłeś kolejce to okładają. Są większe wymagania przy spożywaniu alkoholu. Nie jest tylko już alkohol, ale jest też jeszcze kapelusz jako rekwizyt. A jak się używa? O, Damian, ty masz ciężki sprzęt. Próbę dostał. O, Damian, dla ciebie jesteśmy też. W Jukatonie na jednej, tylko jedynej, jaka jest tutaj farma agawy niebieskiej, z której wytwarzane jest oczywiście co? Tequila, nic innego. Tutaj mogliśmy zobaczyć, jak wygląda proces wytwarzania tequili. A więc taka agawa, jak ma 7 lat, jest obcinana, tworzy się takie ananasy, które to bierzemy do fabryki, do destylatorni, w której dochodzi do całego procesu destylacji, tak? I tutaj wchodzimy. Troszkę jest to taka muzealna część, ponieważ częściowo jest tu pokazane, jak to kiedyś wyglądało, a część jest taka współczesna. Na początku te nasze wspaniałe ananasy tak bierzemy i dokonuje się ich wędzenia, jak i również spalania, tak? Spalamy sobie te nasze ananasy, po czym krojone są na takie mniejsze kawałeczki. Jak już mamy takie małe kawałeczki, to kiedyś oczywiście tak wyglądało, że wrzucano się je tu, konie zaprzęgało się do tego koła, o, kręciło dookoła i miażdżyło na jeszcze mniejsze, drobne kawałeczki, aż po prostu taka miazga powstawała, która to następnie była poddawana czemu? Wiadomo, z alkoholu trzeba dokonać fermentacji, a więc fermentujemy tą naszą miazgę. Po całej dokonaniu fermentacji, kiedy trwało to około 2 tygodni, trwa dotychczas, bierzemy to, co sfermentowało, do kadzi i dochodzi do procesu już właściwej destylacji, tak? Tutaj oczywiście dochodzi do tego procesu destylacji. Tutaj mamy, widzimy, jest chłodziwem, jest woda. Tutaj u góry taki dzbaneczek jest piękny, z którego ta woda oczywiście leci i nam chłodzi na bieżąco cały czas nam te kadzie. A tutaj oczywiście na samym dole uzyskujemy ten wspaniały trunek, jakim jest tequila. Tylko tequila to nie jest alkohol, który jest poddawany jednokrotnemu destylacji. Destyluje się to kilka razy tutaj. Destylują to 2 razy i mieszają pierwszy proces destylacji i drugi, ponieważ pierwszy otrzymują około 20% tego destylatu. Drugi jest to grubo powyżej 40. Mieszają, uzyskują 38 dokładnie. Trzymają później to w beczkach, to naszą tequilę i w zależności od wieku, jak długo trzymany jest w beczce, tak uzyskuje taki kolor. To jest tutaj roczna, tu jest 3-letnia, 6-letnia i trzymałem do 12 lat nawet w beczkach dębowych. My dzisiaj przeszliśmy całą degustację każdego z tych etapów, każdego tych wiekowych, po prostu roczniaka, 3-latka, 6 i po prostu 12-letniej. No i powiem, minę bardziej te 6-letnie tak smakowała, tak podchodziła. Ale powinno być im starsza, tym lepsza. No i tutaj jeszcze są ich zapasy, gdzie można sobie taki trunek oczywiście sprezentować. No to co? Lecimy do sklepu, też tam też mając była butelkowana jeszcze. To coś dokupimy, jakieś zapasy do domu. Zobaczcie, jakie pole agawy jest. Jestem w ogóle w szoku, że ktoś na to wpadł, że z takiej rośliny można zrobić po prostu tequilę, wiecie, alkohol w ogóle. Wow! 7 takich, po prostu orkiestra. Thank you.
idziemy coś zjeść, jestem taka głodna, że autentycznie ledwo żyję. Miasteczko żyje, dzieje się. Dużo turystów. Jesteśmy na rogu, do tak pięknego rynku. I trzeba przyznać, że niektóre knajpy potrafią dobrze przyprawiać. Na przykład tutaj jemy pyszną quesadilla, gdzie ciasto było wykonywane tutaj naprawdę na miejscu. Czuć, jest grube, jest całkowicie inny tekstury, serek ciągnący się. Dwa przepyszne sosy. Dla mnie to oczywiście mocniejszy. Most jest lepsze. A twoje? Łososiek. Drożdżem podany. Wygląda obłędnie na mieszkanie. W środku, w Meksyku, walidores, lusterko, hamak. Tu nie widać, jest albo lodówka jeszcze występuje. Nie ma. Albo jeszcze telewizor. Taki luksus, tam drugi hamaczek, kolejny pokoik, jak wszystkie pokoiki wyglądają. I oczywiście jakaś szafa i to na tyle.